zdaje sobie sprawę, że jest w ciąży i idzie przekazać tę wiadomość Kagatei, ale jest zszokowana, gdy dowiaduje się, że jest już zaręczony. Ender mści się na Yildiz i Dogan, przedstawiając ich swojemu narzeczonemu. Dowiedz się, co wydarzy się w 377. Odcinek serialu Zakazany Owoc, w skrócie co dzieje się w odcinku 377 Zakazany Owoc. Dochodzi do zaręczyn Kagatei i Edera. Kto będzie w szoku na te wieści? Z kolei Ekin zostaje poinformowany o spisku. Kto go wymyślił? Ender i Kaner wprowadzają się do rezydencji, a Emir zamieszkuje z Ekin. Ender i Kagatei żądają od Ekina pieniędzy na zakup udziałów z zewnątrz. Ender natychmiast podejmuje działania, aby zemścić się na Dogan i Yildiz. Zaprasza Dogana i Yildiz na kolację i przedstawia ich narzeczonemu. Zarówno Dogan, jak i Yildiz są zaskoczeni widokiem Kagatei. Poczekaj, aż zrobię ci zdjęcie. Mój przystojny mąż. Kumri pojawił się na zdjęciu. Mówi Yildiz, który udaje, że robi zdjęcie Dogan, żeby rozgniewać Kumri. Dogan pyta córkę, jak się czuje, a ona odpowiada, że bolał ją brzuch, ale już wszystko w porządku, po czym spogląda na telefon i zaczyna chichotać. Powiedz nam, z czego się śmiejesz, żebyśmy my też mogli się śmiać. Mówi Yildiz. Pani Vivet, która rzekomo przysłała ci ubrania, zamieściła obalenie. Wyjaśnia Kumri z uśmiechem na twarzy. Przypomnijmy, o co chodzi. Yildiz, która jest zazdrosna o prezenty otrzymane przez Kumri, sama kupuje ubrania i wrzuca je w mediach społecznościowych, jakby dostała je od sklepu. Kumri się złości i wnosi do sklepu post z zaprzeczeniem. W ten sposób Yildiz po raz kolejny zostaje zhańbiony, Kumri zaczyna coraz częściej odczuwać mdłości, postanawia wykonać test ciążowy, który jest pozytywny. Kumri natychmiast udaje się do Kagatei. Kumri, wszystko w porządku? Pyta Kagatei, widząc zdenerwowanego Kumri. Kagatei, porozmawiajmy, ona sugeruje, porozmawiajmy, czy coś jest nie tak? On pyta. Stało się to, czego chciałeś? Mówi Kumri. Co się stało, bo nie rozumiem, Kagatei, jesteśmy zmuszeni się pobrać? Jak to? Kumri już ma mu powiedzieć, że jest w ciąży, kiedy widzi w salonie dwie walizki i pyta, czyje są i dokąd się wybiera. Hatai właśnie ma zamiar wyjaśnić, czyje walizki należą do Endera. Kumri, byłeś tam? Będziesz pierwszą osobą, która usłyszy tę wiadomość. Co za wiadomość? Kumri, Kagatei i ja jesteśmy zaręczeni i wkrótce będziemy małżeństwem. Kumri jest zszokowany. Kumri, będzie miło, jeśli Dogan i Yildiz dowiedzą się od nas o naszym zaręczynach, prawda? Wy dwoje w ogóle mnie nie interesujecie, Kumri, powiedziałeś jakiś czas temu, że jesteśmy zmuszeni się pobrać, co chciałeś przez to powiedzieć? Pyta Kagatei. Nie powiem ci ani słowa. Kumri mówi i wychodzi zdenerwowany, Kumri dzwoni do Ezgi, a Asuman mówi jej, że poszła na rynek.
Yildiz pyta Kumri, co się dzieje, ale ona nie odpowiada i idzie do swojego pokoju. Yildiz mówi matce, że Kumri wyglądała, jakby zobaczyła goblina. Kumri jest zdenerwowana, ponieważ wszyscy się od niej odwrócili. Choć nie wie, co robić, przybywa jej przyjaciółka Mariaż. Kumri mówi Marysz, że jest w ciąży, a Kagatej i Ender są zaręczeni. Kumri w towarzystwie przyjaciółki natychmiast udała się do lekarza. Kiedy zdaje sobie sprawę, że rzeczywiście jest w ciąży, Kumri zaczyna mieć wątpliwości. Kaner mówi Emir, że jego siostra jest zaręczona z Kagatej. Emir pyta ją, czy to z powodu akcji, a Kaner odpowiada mu, że jeśli ma rację, jego siostra mści się na Dogan i Yildiz. Emir pyta Yildiz, jak zareagowała, a Kaner odpowiada mu, że według niego ona jeszcze nie wie, ale tym razem postanowił nie wtrącać się, mówiąc mu, żeby zrobił to samo, aby nie wpakować się w kłopoty. Emir zgadza się z nim. Kaner mówi mu, że to coś więcej, że on i jego siostra jadą do posiadłości Kagatej, a ich mieszkanie przechodzi prawdziwy remont. Emir mówi, że zamieszka z Omer. Omer mówi Emir, że jego dom jest pełny, ponieważ jego rodzina pochodzi z Adany, ale on znajdzie dla niego miejsce. W tym momencie przychodzi Ekin i zaprasza Emira, aby z nim zamieszkał. Emir się zgadza. Aizel znajduje w śmieciach test ciążowy Kumri, ale myśli, że to Yildiz, i natychmiast mówi o tym Asuman. Bóg w końcu wysłuchał moich modlitw. Asuman jest szczęśliwy i mówi, że teraz nie będzie wywierał presji na córkę, ale poczeka, aż Yildiz sama przekaże jej tę wiadomość. Ender mówi Kagatej, że poznała syna Samiego i bardzo się do siebie zbliżyli, a ona planuje poprosić go o pieniądze na zakup akcji z zewnątrz. Jesteś straszny, nie marnuj czasu, to dopiero początek, Kagatej. Ekin przyjaźni się z Kaner i jest przekonany, że nie zrobimy mu w żaden sposób krzywdy. Jestem bardzo zainteresowany, kiedy ci się to udało? Żelazo uderza, póki jest gorące. Mówiłem, że nie pożałujesz. Ender dzwoni do Kanera i każe mu powiedzieć Ekin, że czeka na niego w rezydencji. Ekin przybywa do rezydencji, a Ender mówi chłopcu, że on i Kagatej chcą usunąć swojego partnera z firmy, a on może mu pomóc, dając im pieniądze na zakup udziałów z zewnątrz. Okej, zrobię to. Zrujnowałeś mnie. Był wrogiem mojego ojca, nie kochał mojego ojca, ale ja też nie kochałem mojego ojca, był nieprzyjemnym człowiekiem. Mówisz o jakiejś zemście, nie interesują mnie takie rzeczy. Ender natychmiast podejmuje działania, aby zemścić się na Dogan i Yildiz. Zaprasza Dogana i Yildiz na kolację i przedstawia ich narzeczonemu. Zarówno Dogan, jak i Yildiz są zaskoczeni widokiem Kagatej. Musisz żartować? Dogan mówi. No więc wyszło dobrze, zobaczymy się jako rodzina, odpowiada Kagatej, co sobie wyobrażasz robiąc? Pyta Yildiz. Wyjaśnię ci, Yildiz. Dogan odpowiada, nawet w tak krytycznym momencie jak ten, są dla siebie całkiem mili i powinniśmy postępować tak jak oni. Mówi Ender. Yildiz mówi, że ma ich dość.
Dogan odpowiada, że znaleźli sposób, żeby z nimi zadzierać i mają rację, bo niektórzy ludzie marzą o tym, żeby być tym, kim nigdy nie będą. Ender, zwariowałeś. Dlaczego mam pytać, o której godzinie nalewasz mi wodę? Ile nienawiści w sobie zgromadziłeś? Dogan każe Yildiz odejść, a Kagatej każe mu zapomnieć o podwyższeniu kapitału.